Cześć wszystkim, z tej strony Ghost, tam was w kolejnym odcinku z Moonlightera i tu mała informacja. Dlaczego długo odcinków nie było i dlaczego pewna część osób myśla już może, że skończyłem z tą serią. Wykrzyczył mi się save, ale udało mi się odzyskać to, co miałem w krótszym czasie, bo poprzedni czas to było jakieś ponad 3 godziny, tutaj tak jak widzicie, 4 godziny. I nie zczaiłem się, że ja mogę kopiować w tej grze save'y. Niestety, ale poprzedni save mi się skraczył i... Ale usiadłem, przytryhardowałem, odzyskałem rzeczy, chyba tylko kasy lepiej. Golda mam mniej, ale już się usprawiedliwię, już wam pokazuję i mamy pełno surowców, także nie ma problemu, ja sobie to wszystko odzyskam, więc wrócimy do łask, że tak powiem, ale co bym chciał w dzisiejszym odcinku zrobić? To jest mus, bo to już jest czwarty odcinek, a my nadal nie pokonaliśmy bossa, więc dzisiaj idziemy na bossa. Ja jeszcze idę tylko szybko, jedną rzecz zrobię. A, jeszcze ważna rzecz. Wsadziłem sobie tą tarczę i miecz, bo stwierdziłem, że to będzie jako druga broń, z tego względu, że tak. Mieczem dużym walimy wolno, a mieczem szybkim walimy dość, mieczem krótkim walimy dość szybko, jeszcze się możemy zasłaniać. Więc to jest spoko. Na pewno dzisiaj chciałbym jeszcze odblokować nowego sklepikarza. Leś przydawcy. A? Ale tak, chciałbym na pewno jeszcze mieć buty i chciałbym na pewno... Nie wiem, czy mnie stać na buty. Stać mnie na buty, to 4 koła kosztuje. Bo chciałbym zrobić tego rana do, że tak powiem, bossa już teraz. Z tego względu, że nie chcę zaczynać po prostu nudno odcinka dla was, że... No, znowu zaczynać sprzedawania. Zamiast skupić się na walce. No to zaczniemy sobie od walki. Zresztą możemy sobie nagrindować rzeczy. Zapomniałem, że w tej grze jest zaklinanie. Bym sobie z tego skrystał. O, tu się do tego te kryształy wykorzystuje. Dobra, ty, a ja mogę inne rzeczy zaklinać? Chciałbym sobie miecz zaklinać. Ty, on z 25 będzie bił na 32. Dobra, pierim to. To od razu ja wszystko zaklinam. Nawet... przełączyłem sobie. Daj mi jeszcze ten miecz. Dobra. Chyba bez ulepszenia my to nawet zrobimy. Dobra, nie stać cię na... Ty, dobra, bo ja się tu rozpędziłem, a przecież ja muszę jeszcze mikstury kupić. Dobra, bronie są ulepszone. Lepsze mikstury brać. Pewnie wytworzę, ale mógłbym je kupić. Nie stać się. O Jezu, to mikstura 2000 kosztuje. Ty, to rzeczywiście trzeba było zacząć od sprzedaży. Dobra, nieważne. Bierzemy sobie 11 mikstur. 11? Weźmy z 15. A, 12 mogę tylko zrobić. No dobra. Nie, to zróbmy sobie 8. Tak, żeby w razie czego jeszcze nam hajs został na powrót. Gdyby było niebezpiecznie. No i dobra, nie ma co przedłużać. Widzimy się kuźwa w tym, w lochu, nie? I dzisiaj kończymy bossa. Nie ma bata. Ja dzisiaj odcinka nie skończę, dopóki bossa nie zrobię. Nie wiem, czy też jest sens robienia całych lochów, czy po prostu nie przeskipowania się od razu do tego. Do bossa. O, i długi miecz jest o tyle lepszy, to wam mogę polecić. I na pewno włócznia tak samo. Pod tym względem jest lepsza, że... Ej, w ogóle miecz mi się świeci, jak uderzam teraz. Ej, zajebiście. Ogólnie jest lepszy, bo możemy wrogów robić na dystans, tak samo włócznią. Możemy ich sobie odpychać i trzymać ich na dystans, żeby nam nie zadawali obrażeń. O, dobra. Czynka na czas. No dobra, ale mógłbym zacząć ich szybciej zabijać. Teraz pełno gałązek mi leci, jak było potrzeba w poprzedniej serii, w poprzednim podejściu save'a, chyba w trzecim odcinku dopiero zebrałem gałązki na wszystko. Dobra, mamy zajebiście rzeczy zrobione, to jest do niszczenia ten młoteczek, ale możemy to sobie zniwelować tym efektem i mamy wtedy za frajer rzeczy, nie? Dobra, ja sobie to przełożę tu, z tego względu, że przyda mi się to po prostu. Dobra, kolega lecisz, kolega też latający, ty latający poleciał na strzała, trochę rzeczy mi poleciało, dobra, nieważne. No i kolegę grubego trzymamy na dystans, nie dajemy dojść do siebie, piał-kniał i kolejny gałęziak, który leci i nic kuźba nie dał. Dobra, to możemy zrzucić automatycznie, jest git. Chciałbym od razu bossa znaleźć, bo mówię, bo nie wiem, czy nie lepiej będzie przespranować to podejście, nie skupiać się na zbieraniu tych wszystkich rzeczy i od razu nie przenieść się do nowego lochu. A. Jeszcze co? Bo ogólnie ja też musiałem save'a odnowić z tego względu, że mi się też jeden odcinek wyjebał, który miałem na zaś nagrany. I ogólnie w tamtym odcinku, który się nie pojawi, odkryłem to, bo to jest formalnie ten odcinek, na nowo nagrywany. Odkryłem to, że jak spadamy w dół i mamy to wyzwanie ze skrzynką, to tam są trzy fale. Tam chyba czwartą też można zrobić, ja nie wiem. Chyba tak. I ogólnie im więcej fal wytrzymamy, tym lepszy loot dostajemy i lepszą skrzynkę. I im lepsza skrzynka, tym więcej lootu w skrzynce się pojawia. Tylko, że no przeciwników też będzie więcej. Dobra, to już wiem, że te czerwone kryształy można sobie zostawiać do ulepszeń. Tylko tych przeciwników też będzie dużo, 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 dużo więcej. Dobra, ja w ogóle nie wiem, po co ja zbieram żelazo. Będziemy sprzedawać to wszystko, tą całą taniznę, z tego względu, że to nie ma nawet sensu trzymać tego. Ja też się nie leczę miksturkami, z tego względu, że jeszcze nas czeka fontanna.
A fontanna, ja bym mógł od razu to zrobić. Fontanna da nam przecież możliwość uleczenia się do pełna. To też możemy sprzedać. Czy te soczewki potrzebuję? Nie, to wszystkie tanizny posprzedajmy. Sprzedajmy to w pizgu. Będzie git. I ogólnie mam taki plan, żeby dzisiaj, będę tak samo wyglądał pewnie na odcinku z Moonlightera, dzisiaj nagrać sobie kilka odcinków na zaś i wam je po prostu rytmicznie puszczać z tego względu, że chcę po prostu skończyć tą serię i zająć się następnymi seriami. No i to będzie się równolegle z Zomboidem i z Shadowem pojawiało, nie? Bo gdzieś to jest też taka gra dla mnie do stresowania się i po prostu sobie pogrania fan, nie? Na YouTubku. A później co będzie, to pomyślimy. Tak jak mówiłem w filmie, ja tam mam jakiś pomysł na to, co ma być dalej na kanale. No Shadow na pewno będzie, tylko ja potrzebuję też dni do nabijania golda sobie w Shadowle, nie? Żeby móc fajne odcinki robić. Dobra. Najgorsze są te o kurwa, Mimik! Mimik! A w ogóle muszę... O! Pieza Frayer T! Potki dostaliśmy, no i git. To ile tych potek mam? 10, dobra. Ja mam coś na wywalenie? Nie by było już znaleźć bossa, dobra, lataki. Ty, nie było secret roomu chyba. Nie było możliwości ten, zejścia na dół do tej pory. No, w ogóle nie było. Dobra, jest. Fontanna. A coś chciałem powiedzieć, ale wypadło mi z głowy. Dobra, leczymy się na maxa, ja sobie przełączam broń na szybką. Ty, mogliśmy jeszcze sprawdzić, czy mogę ulepszyć broń na następny level, ale... Dobra, mniejsza z tym. Jakiś efekt sobie dodać na nią, oprócz zaklinania. Ale to zaklinanie też jest OP. Dobra, o, go wyczyściłem. Jest git. Ty, czy my się możemy cofnąć i tu się wyleczyć? Jeszcze? Coś pociągnę? Dobrze. Dobra. Weź to wszystko, co jest w stanie, posprzedawaj. Lazo. Stal sobie zostawimy, bo stal jest dość droga. Tam jedną szmatę bym sprzedał. Ja wiem, że ją za tanio tutaj sprzedaję, ale to nie ma sensu trzymać nawet tego. To żelazo sobie weźmiemy, bo żelazo na pewno będzie mi potrzebne. W tym podejściu ogólnie Moonlightera też myślałem, bo zapewne za jakiś czas bym sobie wrócił też do tej serii, ale to nie wiem, za jakiś dłuższy czas. No to wtedy myślałem, że kompletnie innymi broniami albo sobie zrobić wyzwanie takie, że przechodzę grę tylko z konkretną rzeczą, albo bez pancerza, bez niczego, nie? Ogólnie jest dodatek też do Moonlightera, który bym chciał sobie w przyszłości zrobić, ale go nie mam, więc sobie poczekamy trochę na ten dodatek, bo nie chcę kasy wydawać za bardzo. Najpierw ograć te tytuły, które mam, niech porobić dla was content. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Dobra, jest ogólnie lipa z tego względu, że to musimy zrobić tak, albo nie, to robimy tak. A, bo tego nie możemy na miejsca zamienić. Dobra, to jest w tak ciulowym miejscu. Dajcie mi chwilę. Dobra, po prostu wartościowe rzeczy mi się opłaca brać, nie opłaca... Ooooo! No i spadłem. Kolega się nie rąbnął. Ja spadłem drugi raz! Ty, dobra, bo ja zaraz dednę. W głupi sposób. Nie, tak się nie bawimy. Dobra. Pan jest taki. Kolegę trzeba jakoś wymikrować. Czy się tu? No właśnie nie ma ściany, w którą może uderzyć, nie? To jest problem, bo w przepaść jak uderzę, to się mu nic nie dzieje. A jeszcze się tam zbugowałeś? No nie wierzę w to! I chłop będzie stał, tak? A tu? Jak pod skosem jakbyś pojechał? Dobra, o, jest coś? Dobra, uderzył. Cię kuźwa wymikrowałem w końcu. O, dobra. No i chyba się znowu będziemy bawić w to samo. Dawaj tu. Tu. Mogłeś pewnie uderzyć. Dobra, trochę podtrzyma wypił. Chociaż ze dwie. Tu już czytaliśmy w drugim pomieszczeniu, to nawet nie ma sensu się po to wracać. To ja bym w ogóle sprzedał nas tak, jest potrzebne, jak nie powiem co do czego. I też przeczytałem sobie ogólnie na wiki, że jest możliwość, że w tych lochach nam wypadnie dodatkowa broń, którą na pewno chciałbym sobie znaleźć i zebrać, bo to możemy właśnie sprzedawać później tym. I jak to się mówi, podróżnikom, bo się nie opłaca wyrabiać broni dla nich, ale bardziej opłaca się ją znaleźć. I jak przechodziłem sobie na nowo, żeby uzyskać po prostu ten efekt, który miałem w poprzednich odcinkach, czyli zebrać to wszystko, co miałem i też tak gdzieś wyrównać to, żeby można było dalej kontynuować serię, no to udało mi się znaleźć raz broń, powiem, bo było to spoko. Dobra, biorę to, wolę to. Ten młotek mi jeden nieszczęsny został, który możemy tu praktycznie wstawić. To wolałbym za jedno żelazo, bo to mi się przyda do wykuwania rzeczy. I w sumie możemy sobie tych zielonych zrobić, bo zieloni też dają... A inne fanty, ale nie, dobra. Pójdźmy dalej. Ja potrzebuję. O kurwa, najgorsza rzecz, jaka mogła być. Ten latający. No goń mnie! Padnij w końcu. Ale nie na mnie. Oczywiście jeszcze na strzała musiał zostać.
Dobra, mam. A, cię wymikrowałem. Wow. Dobra, piącha, ale ty się rozkręciłaś. Dobra, dzięki. Fajki. I ja biorę poty. No i coś dużo pot, coś czuję, że nie zostanie mi na bossa, jak tak będę grał. Gdzie my możemy iść jeszcze? Tu na dole jest na pewno pokój. Ja szukam tego głównego pokoju, żeby był boss już. O, szkielecik. O, jest potka ze szkielecika. Super, tylko jeszcze tu kolegę utrzymać na dystans. Będzie git. No poszedł mnie stąd, dziadu! Dziękuję. Dobra, to mam. Tam karteczka jakaś. My jej nie czytaliśmy już poprzednio. Golemy, które czają się w tych kamiennych murach, są twarde, ale nie mają zbyt dużych zdolności bojowych. Mimo to, jeśli uderzysz z odpowiednią siłą, potrafią nieźle... A, jeżeli one uderzą z odpowiednią siłą, potrafią nieźle ogłuszyć. Dobra, czyli jestem po prostu analfabetą. Ci nie zmieniło. I mam fajnego przeciwnika tutaj. Kuźwa, ale się ustawił. Dobra, jest mój. No i chyba nie. Albo i tak. Dzięki. Jezu, ile on wystarczy się. Stary. Aż szkoda nie posprzedawać jakiś badziewi. Czemu ja kaganki miałem na dwa rozdzielone? To jest. I wiem, że też się da znaleźć amulety, ale to chyba dopiero na trzecim poziomie tych lochów powinien jakiś amulet wyskoczyć. Ja nadal szukam kuźwa bossa i go znaleźć nie mogę. No! Dobra. Dzięki. Nora. Gluciak. W ogóle ten gluciak jest najgorszy. Widziałem możliwość... Widziałem jeden wariant pokoju, w którym ten gluciak jest kompletnie... Taką przeszkadzają, że to jest głowa mała. Z tego względu, że on potrafi na bossie wystąpić i złapać cię dla bossa. Takiego mini bossa, przepraszam. Wtedy się robi mały problem. Dobra, tego nie zbiorę, ale kolega... No to kurwa, wynikrowałem. No, wal. Dziękuję. Wziąłem zamiast tego. To ja wziąłem. Luty wziąłem. Lutów nie chcę. Jest w końcu fontanna. Nareszcie. W końcu, niech mnie na maksa wyhiluje. No to wyhilowała mnie na maksa. Idziemy na bossa. O, to on trafił. A, tak, ten się robi niewidzialny. Dobra, to jest lipa. Wow. Dobra, małym mieczykiem go. Na szybko go trzeba robić. Tego chyba nie wymikruję. O! Ja, dobra, bierzemy duży miecz. Może dużym pójdzie szybciej. Nie, tyle samo praktycznie bije, tam jest może zdycha różnicy. Dobra, kryty wsiadły. Ale te kryty to ile? Jeden punkt więcej miały. Dobra, ładnie. Pięknie. Gruby. Padasz. I da się wyczuć ogólnie, jak on się porusza, bo masz taką niewidzialną ścianę, której przekroczyć nie możesz. Jego da się tak porobić. Dobra. No i pięknie. Ty, dłutko dał. O, ja bym chciał dłutka. Co ja mogę sprzedać? Dobra, daj ten jeden czerwony kryształ. Tych kryształów to ja mam tyle, że to jest głowa mała. Nie? Dwa. Żelazo. Daj mi dłuto. Dobra, ostatni pokój. Znaczy ostatni segment lochów. Ja mam nadzieję, że zrobimy tego bossa teraz. O, i to chyba będzie to, co ja myślę. Tak. Kolejny przedmiot upuszczony przez tą dziwną, galaretowatą istotę. Ten jest trochę prostszy niż lustro. Podobny do naszego naszyjnika. Po umieszczeniu w nim złota możesz się przenieść w bezpieczne miejsce. Ale, i nie mówię o cioci Ali, po użyciu portalu pozostaje otwarty. Ej! To znaczy, że możesz wrócić do miejsca, które opuściłeś. Wow. Niesamowite i bardzo wygodne. Nazwijmy to cudo katalizatorem. Mała wskazówka, katalizator wymaga więcej złota niż naszyjnik. Dobra. Chyba katalizator, z tego co pamiętam, dwa koła kosztuje. Tak, ale ja teraz go nie wykorzystam. Dobra. Tak, i on pozwala mi się tepnąć koło sklepu i jeszcze wrócić do lochu. Ty, ja bym to... No to kurwa nie wykorzystam tego. Dobra, idziemy. Ryzyk, fizyk. Walimy się, to się wywalimy. Nic już i tak nie zbiorę, pewnie. Mówię, zresztą w tym ranie już nie o to chodzi, żeby coś zbierać, tylko dojść do końcowego bossa, bo chciałbym go zrobić. Idź, no to kuźwa, zrobiłem. Dobrze, te poty zebrałem jeszcze za darmo, bo by była lipa i to taka totalna. To totalna lipa. No zdechniesz czy nie zdechniesz? Tak cię będę stał i machał. O Jezu, dobra, ten jest najgorszy. Jemu trzeba w plecy ładować, temu czarodziejowi. I on chyba co czwarty strzał wypuszcza taką dużą kulę. Dobra, dość mocno bije, ale nie wiem czemu ten nie atakuje. No dobra. Zaraz zginę, ja dopiero teraz się zorientowałem. I ja nie mam potek. Ojojojojoj. Dobra, i tego muszę na dystans trzymać. Pięknie. Ja cię sunę, ale żem odjebał. Ajajajajajajaj. Aja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 j
Tym dużym. I to bardzo dużym tarapacie. Aja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 j
Mamy cały stan do skrzynki. Sprawdzamy, czy to się uda tak zrobić. Dawaj te ważniejsze rzeczy. A co mi tam? Najwyżej ich nie stracę. To trzeba tylko z miejscami, żeby nic nie zniszczyło. Dobra, i ona znika. Dzięki. Mam nadzieję, że to tak działa, że to mi odda te rzeczy. Bo resztę te sobie mogę nosić przy sobie. Dobra, mamy kulę. Grakulę. Dobra, dawaj grakula tutaj. No oczywiście musiała we mnie wpaść. Już byłbym chory, gdybym tego nie zrobił. Tu. Pięknie. Tego latającego chciałbym się pozbyć w pierwszej kolejności, ale widzę, że mi to granie ułatwi. A, zbieram. Pięknie. I gruby lecisz. Nie zrobię bossa, nie ma bata, nie? Za mało życia mam. Ale... Pięknie. Możemy chociaż go zobaczyć i spróbować. Bym nie chciał tych dwóch pod, które zostały palić. O, piękne. Piękniejszego pokoju się nie dało zrobić. Czemu tak wszystkie nie mogą wyglądać? Jep. Dziękuję. No i chyba dopiero z ulepszeniem zrobimy bossa. Czyli będzie pewnie ten run do końca. I że tak powiem, ulepszymy się. O kurwa, szmaragdowa ta jest. To jest też ten skurwiel latający. No, dobrze, to nie jest mimik. Wiecie, jak ten mimik by bił pewnie? Bo im, że tak powiem, lepsza skrzynka, tym mimik bije mocniej. Jest to problematyczne. O ja pierdolę, ile tu jest rzeczy. Dawaj mi to. Jest jakiś naszyjnik, co on robi? Rzecznik, który sprawia, że właściciel zadaje o 20% słabsze obrażenia, ale 2% z tego przywraca zdrowie. Fajne, bo jest wampiryczne. I ogólnie tutaj mam jeszcze rzeczy, które pozwalają mi cofnąć sobie rzeczy do tego sklepu, dobra. Spoko, niech tak będzie. Róbmy to tak. To się tak zrobi i jest git. Dobra, ja sobie zakładam naszyjnik. Naszyjnik, pierścionek. Dobra, i powinno być zajebiście. Teraz powinienem sobie odzyskać życie. O, ale prostego. Jeszcze złota skrzynka, dobra. No to patrzymy. Ty, rzeczywiście, życie wraca. Jeden punkt, że odzyskałem, ale zawsze coś, lepsze coś niż nic. Nie, wchodź tego kolega. Ty, formalnie na bossie to można dobrze wykorzystać, bo przecież boss to ma pełno życia. Powiedz, że tu będzie drugi naszyjnik. Nie ma naszyjnika, ale są rzeczy. I... Zróbmy tak. O, dobra, i to możemy z tym połączyć. Ej, oddaj mi to. Jest pięknie. I da się jeszcze zrobić, patrz, myk z tym, żeby nie stracić tego. Nie, dobra, to tak musi być. No i git. Bo jak macie tą szklaneczkę, z ten taki znak tłuczenia się, no to wtedy powoduje, że jak dostaniecie obrażenia, jest szansa na to, że ten produkt zostanie zniszczony, nie? Produkt, no ten przedmiot po prostu. No produkt też, bo to jest formalnie produkt waszego lombardu. Więc spoko. Czyli boss tu będzie pewnie. Chyba. Nie. Dobra, to są te wielkie skurwiele. Ty, ja sobie życie do maksa wygenerowałem praktycznie, więc mógłbym wszystkie pokoje oblecieć i sprawdzić, czy jakaś brońka jeszcze nie poleci dodatkowa, bo jakby poleciała jakaś ulepszona brońka, bo one też lecą w wersji ulepszonej, to też by było spoko. Ty, czemu mnie szuka ten porek? Za długo w lochu jestem. Oj, dobra. Czyli na bossa od razu. Żeby się go pozbyć. Mam nadzieję, że ten glut zielony nie przyjdzie do nas, jak walczę z bossem. Król golemów. Dobra, królu. Co ty robisz na start? No dobra, czyli łapą walisz i zwalasz kamienie. Czyli będziesz blokował wszystko. Oho, dobra. Tu już ewidentnie widzę, że będzie strzelał. Zeskocz nad tym. Dzięki. Pięknie. Pewnie jeszcze raz. I jop. Dzięki. Pięknie. Dobra, płotek się rozwalił, a my walimy. O, dobra, teraz sobie pobiegamy trochę jak w Ajzaku. Coś czuję, dobra. Jeden cios mu zadałem. Weź ten potę. To jeszcze lata? Się zblokowałem. Pała. No nie, ile tego? Dobra.
Pamiętaj, że się możesz... Kurwa, już potek nie mam. O nie! Ja zaraz padnę. Czy ja mogę stąd wrócić? Mogę. Dobra, wracamy. Nie. My teraz bossa nie zrobimy. To nawet opcji nie ma. Na to. Ale dobra, zobaczyliśmy bossa, czyli drugie podejście, robimy bossa. Teraz idziemy wszystko sprzedać, jeszcze sprawdzam, czy mogę sobie rzeczy ulepszyć. I będzie git. Bo już wiemy, co z czym się je. Pokaż to. Tak. To dopiero z następnego tego widzę, że będę mógł sobie ulepszyć. Z następnego lochu. A, ale tu mnie interesuje. Tu osełkę możemy zrobić. I to też w sumie możemy zrobić. Ja bym poszedł w to. Bo to ma... Wrażenia ogłuszające? Na to by wychodziło, albo trujące. To ma po prostu plus 50. To czy ja muszę wtedy na nowo rzeczy zaklinać? Tu? Tu plus... tu do szybkości ataku on spada. Ale tu jest na przykład większe ogłuszenie. Na wszystko mnie formalnie by było stać, tylko ja bym musiał posprzedawać rzeczy. Dłutek nie mogę sprzedawać i tego nie mogę sprzedawać, a w tym drugim... Oczywiście jak lama musiałem wyjść z konwersacji. Tak samo tego. Ja bym poszedł w ten dolny z tego względu, że nie tracę szybkości na mieczu. No nie. Nie, na obydwu tracę formalnie szybkość, więc chyba bym wolał ten, co mocniej bije. Dobra. Ten, co mocniej bije, co potrzebował, bo nie sprawdziłem. Aha! Dobra, dłuta i żelazo. Ole, kurwa, żelazo mam. Żelaza, stali. Więc formalnie wszystko, co jest, walimy. Tutaj w sumie możemy dać 800. Tutaj możemy dać te 400, tak jak było. Książki o golemach. To jest chyba inna książka o golemach niż którą miałem. Nie, to jest ta sama. 450 to było dużo, czyli zrobimy 400. Jestem ciekawy, czy ja będę musiał na nowo rzeczy zaklinać. Dobra, te kryształy. Dłuta i żelazo chciałbym sobie zostawić. Resztę rzeczy wykalamy totalnie. To też tak samo. Dobra, formalnie mam uszykowane, tylko ja bym sobie jeszcze szybko wymienił. O! Czyli te rzeczy stamtąd trafiły do skrzynek, tak? No i pięknie. Dobra, to widzimy się za chwilę, ja sobie tu wszystko posegreguję i idziemy sprzedawać. Dobra, powiedzmy, że jestem uszykowany, ja jeszcze wziąłem te wszystkie takie ciulowe rzeczy tu powrzucać. Tak naprawdę nie to. Jeszcze raz, to. Wszystko takie, co się na ciula nadaje, to od razu do ciulandu. I otwieramy nasz majdan. Proszę, zapraszam. Proszę kupować. Wszystko po drożyźnie, tylko proszę brać. Najlepiej jakby przed dziadu, bo dziadu zawsze kupuje. Ewentualnie ten klient z beretem, bo on wtedy kupuje drożej, jak są rzeczy. I w sumie mogłem jakieś rzeczy drożej wystawić, żeby on po prostu kupił tylko, nie? Dobra, przydaje się to, że nie otwieramy od razu lombardo, bo oni wtedy chętniej biorą. Jest większy popyt na te rzeczy. Pięknie, wszystko jest pięknie wycenione, nic nie jest za tanio. Yo. Kupę kasiory tu mam zamiar zebrać teraz. Ja w ogóle mogłem tą lepszą kasę sobie jeszcze kupić, ale zapomniałem o tym. Pięknie, poszło. W sumie żelazo też mogliśmy zrzucić do tamtego tego. Nie bawić się z tym. No ale dobra, no wrzuciłem tu. O, dziadu przyszedł i baba też. Baba z dziadem kupią zawsze coś. Pa, dziad od razu za 750 zakupy robi. Baba za 500. No i git. To jest to, co lubię. To jest złodziej, bo ja już nie pamiętam. Dawno nie grałem i nie pamiętam, jak wyglądał złodziej. Złodziej trochę tak wyglądał, jak taki czarodziej. Ale to chyba nie jest złodziej. Najebiście duży popyt na rzeczy jest. Bardzo dobrze, ale kurwa, kasy sobie przygarniemy i będę miał ulepszenia broni. Jeszcze jakby się udało wygenerować sobie kasę na ulepszenia do pancerza, to już by w ogóle było lepiej. Wtedy można iść na tego skurwola bossa. I zostawić dwa koła, tak żebyśmy mogli przed samym bossem móc się tepnąć tu, zrzucić cały lód i... jak to się mówi? I co? I zainwestować najwyżej w poty brakujące. Wtedy było zajebiście. Tyk. O, no i po taniości oczywiście dziadowi coś opyliłem. Wiedziałem, że się tak skończy. Nawet nie wiem co, ale coś poszło po tym. O, po taniości. Dziadu musiał oczywiście kupić. Parszywy dziadu. Ale dziady tak mają. Dobra, baba, chłopak coś kupują. Pięknie. Ładny zysk nawet nabiliśmy. A nie sprzedałem jeszcze wszystkiego, co mam w skrzynkach, nie? Czy oni w ogóle kupują rzeczy z tego sejla? Jo, wykupili całego sejla, dobra. Czyli jest git. W sejlu chyba są te same ceny, co bym normalnie to sprzedał w lustrze. No i mi się tak wydaje. Ale mogę się mylić. Dobra, pięknie kupują. Jest git. Praktycznie 20 koła, jak dobrze pójdzie.
strzelimy się. Dobra, ja bym jeszcze jakieś rzeczy zrzucił na szybko. Daj, to może... Nie, kryształy zostawmy czerwone. Dobra, to bym zostawił. Ogólnie też był plan, żeby przenieść sobie inną zbroję. Bo zbroja na przykład od pamiętam, lekka, ona przyspiesza trochę ruchy i szybciej możemy wykonywać uniki, ale jednak chciałbym zagrać sobie pod ciężką i zobaczyć, jak się będzie grało. Najwyżej później na etapie przechodzenia gry sobie zmienimy jakiś pancerz i tyle, nie? Dobra, zrzućmy jeszcze te kilka rzeczy. Dobra, i to powinno wystarczyć. Także mam trochę rzeczy i możemy to posprzedawać wszystko. Pięknie. Tylko niech kupują. Dziadu! Wrócił dziadu! Bój dziadu! Ale zajebiście duży popyt jest na wszystko. Pięknie. Ja dzięki temu sobie mogę naprawdę hajsu tutaj nagenerować, że to jest wow, głowa mała. Dobra, przyszedł złodziej. To złodziejka przyszła, ty blondy. Pani złodziejko, proszę coś robnąć, bo chciałbym panią złapać, zanim pani mi ucieknie. Dobra, babę jeszcze obsłużymy i chyba złodziejka coś rąbnie. W samej kasie stoi. Rozgląda się. Nie jest pewna. Dobra, to jeszcze jak nie jesteś pewna, to zdążę wrzucić rzeczy do sprzedaży. Pięknie. Nie, zniknęła mi. Dobra, jest na dole, bo się zagapiłem. Myślałem, że sobie poszła. Ona po prostu szuka okazji. Francolina jedna. No ty coś rąbniesz, tak będziesz stała. Ty, tu jaka przyszła? Nie, poszło sobie. Ty, złodziej przyszedł, który nic nie ukradł. Ale jaja. Ale jaja, bo... No i dobra, już praktycznie koniec dnia. Dobra, ostatni klient. Nie sprzedałem wszystkiego. No, rzućmy jeszcze też matę tylko tutaj i idziemy do lochu praktycznie. Wypad, paszli, koniec dnia jest. Thank you very much. Ile zarobiliśmy? Mieliśmy jednego złodzieja, który nic nie ukradł. Najwięcej na kryształach energetycznych zarobiliśmy. Dzisiaj 24 się sprzedały, wow. Ładnie rzeczy poszło. Rdzenie golema tak samo. 28 tysięcy, praktycznie 30 koła. No i pięknie. Właśnie na taką odbitkę czekałem. Dobra, mamy pełną zbroję. Teraz tak. I teraz mam dylemat. To czy to. Wziąłbym to. Tutaj tak czy siak tracę nie obrażenia, tylko prędkość, więc weźmiemy ten, który więcej po prostu bije. I tyle. A na następny co będzie potrzebało? Jakiegoś kartofla, jakieś bulwy. Dobra. To już mamy lepsze bronie. I teraz jeszcze zaklinanie, jak da radę. I idziemy od razu jeszcze z tym pierścieniem, więc będzie wow. Powiem. Czy ja muszę na nowo broń zaklinać? Tak. Ja muszę broń na nowo zaklnąć. Łe. To poprzednie ulepszenie... Ile to kosztuje, kurwa? 16 koła? To poprzednie ulepszenie to z dupy było. Nie, dobra. Już nie wydaję hajsu, tylko jeszcze poty. Bo... Powiem szczerze, nie spodziewałem się takich cen. Mikstury chcę. Bierzemy 10. Dobra. I mamy na powrotny teleport 1. Nawet 2. Więc jak powyciągam rzeczy, ja mogę wracać jak głupi i przynosić je sobie. Więc jedziemy. Mam nadzieję, że na tym ranie zrobimy kuźwa tego bossa. Jestem tak przygotowany na wszystko. Mam pierścienie, mam bronie poulepszane. Ja bym w ogóle sobie zaczął od tej małej broni, żeby zobaczyć, jak rzeczywiście to ogłuszenie na niej siada. Tym bardziej się nie spodziewałem, że tyle ulepszenie do broni będzie kosztowało, że 16 koła wydam. No ale dobra. Ważne, że jest. Próbujemy. Ty, on praktycznie, patrz, wszystkich na strzała. Ty, ja tym mieczykiem wszystkich położę. Dobra, zbieramy wszystko. A, jest, ogłuszenie też siada. Pięknie. Ja nie wiem, czy ja chcę te patyki, ale... Tak, jak już są, to zbierzemy, nie? To się wszystko na sejlu sprzeda. Sejl. Ty, a ich jak muci? Ty, ich na 2 strzały ma! Ale bliżej mogą mnie podejść. Dobra, a ciekawe jak duży. Jak tamtych ma na 2 strzały, ten mały, ale on jest jeszcze ulepszony, zboostowany. Ten duży jednak chyba może też mieć ich na 2 strzały. On tych pojedynczych ten mały kładzie na strzała, więc... Dobra, darmowa książka, dzięki. Ty, dobra, ulepszonego już też na 2. Dobra, a małego na raz. No i git. Dobra, to bierzemy miecz i trzymamy ich na dystans. Pięknie, miecz bierze ich na 2. O Jezu, toś to jest bajka teraz to podejście. To ja jestem ciekawy, jakie mocne potwory muszą siedzieć w tym. Że tak powiem, następnym lochu. Że te już padają tak łatwo, a w następnym powinny być mocniejsze. Idąc tą logiką. Ja nawet nie przechodzę całego lochu, chcę tylko po prostu dostać się do bossa i jak najszybciej go zrobić. Czy my bossa możemy... Tak, ogłuszyłem bossa na chwilę. Patrz, jak ona... 6 strzałów położyłem, co jest?
Dobra, ja z takim podejściem to ja mogę grać. Łe, z taką bronią. Ogólnie muszę zainwestować sobie, tak by the way mówiąc, w te rzeczy, jak mówiłem podczas tego takiego vlogasa z podsumowaniem, w co ja bym chciał zainwestować sobie na kanale. Ostatnio też stwierdziłem, że chyba sobie zainwestuję nie już w duże nauszne słuchawki, tylko ja sobie chyba zainwestuję w przyszłości do usz. Z tego względu, że od nausznych, na to zamieńmy, od nausznych mi się odkształca ten pasek. Tego bym nie chciał. Nie mam tego na głowie takiego dzydza, ale nie chciałbym po prostu, żeby mi się coś odkształcało, nie? Bo widziałem, jak niektórzy wyglądają, kurwa, z tym odkształceniem. Aż dziwnie bym wyglądał. Jakbym miał wklęśnięcie jeszcze na środku głowy. Czemu ja nie biję z tego małego? On jest najlepszy. On jest najlepszy, najcudowniejszy. Czemu ja tych mieczy nie połączyłem ze sobą, to ja nie wiem. Wszystko, co sale'owe, zostawiamy. Bo już praktycznie wszystko mam ulepszone, więc możemy tylko zbierać rzeczy, które się nam przydadzą w kolejnym podejściu i w kolejnych lochach. No i to, co jest wartościowe. Oj, w ogóle mam się muszę pochwalić, dzisiaj też idę na Deadpoola. Bo pewnie dzisiaj wleci ten odcinek, znaczy dzisiaj. Jutro pewnie wleci ten odcinek, czyli już będę po Deadpoolu. Ale no jaram się, nie? Na tego Deadpoola, żeby sobie iść obejrzeć. Tam jest taka obsada i o, że tak powiem, takie nawiązania do starych filmów, że to jest głowa mała, a ja jestem takim trochę geekiem filmowym. Dobra, wywalamy wszystko. Jezu, tą taniznę mi zebrało, a poszlimy z tą tanizną. To tylko drogie rzeczy, my tylko luksusowy towar do naszego lombardu wciskamy. Ty, dobra, kolejny boss, jak ja zaraz zrobię tego. Dobra, a na nim jak idzie? Ej, pięknie idzie. Hej, ogłuszyłem go! Pięknie. Nie, no to kurwa, duży też trzeba było brać pod ogłuszenie. Ty, w sumie mogłem sprawdzić, jak duży zadaje obrażenia, ale to sobie sprawdzimy chyba na bossie. Chyba, że ten mały będzie robił takie obrażenia, że to z głową ma. Ty, a ciekawe jakby się grało pod sam łuk. Czyli na przykład wziąć save'a, gdzie już trochę golda jest. I zrobić taką rzecz, żeby zagrać pod sam łuk. To jest ciekawe. Jakby tą gierkę przejść pod sam łuk, bo da się normalnie. Tylko pewnie na ulepszenia łuku się zajebiście dużo będzie traciło golda. A nie chciałbym tego tracić. Znaczy nie chciałbym, no i tak będę musiał, ale pewnie zanim my sobie byśmy złożyli łuk, to trochę by minęło. Ty, ale dobra, na tym ulepszonym myczyku jest. To jest bajka, przechodzenie tego. Tylko dziwne jest to, że jeszcze ani razu broń żadna nie poleciała z żadnego potwora, ani nic, bo mówię wam, grałem i normalnie z potwora poleciała mi broń. Włócznia. O, z tych stojaków też nieraz leci. Bo to akurat widziałem... no to się kurwa zagadałem. To akurat widziałem na filmiku gościa. Dobra, złoty mimik! A poszedł mnie stąd! Nie, nawet nie próbuj, stary. Ty, dobra, po tym mi oddał. Ja się mogę potami wyleczyć, bo on tak mi odda. Dobra, jedna zostanie w zapasie, którą ja bym sobie formalnie wziął. Rozwalam wszystko dla pewności. Dobra, nie ma żadnej broni, czyli nie dostanę, jak chciałem. Dobra, coś możemy sprzedać. Dobra, weź to wywal i bierz tą potę. Te poty nam się przydadzą. Jak ja się mam do ciebie dostać, kochany? Jakim cudem? Mogę cię zabić jedynie, ale czy dostać się do ciebie? No, a skądże? Dobra. Jak będziemy przed bossem... O, dobra, to są wybuchające. To są takie boty wybuchające. One się na wyższych poziomach pojawiają. I kolega to się praktycznie sam wysadzi. Mógłbym już dojść do bossa, bo chciałbym się tepnąć do bazy, zrzucić wszystko z siebie. Rzeczy z bossa pozbierać. Chociaż możemy wrócić w jedno bezpieczne miejsce i stamtąd się cofnąć. Ja nawet tych potek nie muszę odnawiać. Dobra, weźmy, daj te 2000. Pokażę wam, jak to działa. Ej, mamy teleport. Chodzimy sobie do niego. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. I LK. I od razu będziemy mogli sobie wrócić na ten poziom, więc jest zajebiście. Ja się idę szybko zrzucić. Po prostu to pominiemy, no nie będę was tym męczył, nie? Normalnie mogłem jeszcze sklep otworzyć w międzyczasie i sobie te rzeczy wszystkie posprzedawać, ale nie pomyślałem o tym. Teraz dopiero jak wchodzę do tego.
do teleportera mi tak przyszło na myśl, ale możemy to wykorzystać w przyszłości. Bo chcę zrobić naprawdę tego bossa i też nie chcę, żeby ten odcinek nagle długi był. Ty! Ja dzięki temu teraz widzę, co gdzie jest, tylko ja nie widzę pokoi, w których ja byłem. Tych na lewo chyba byłem i boss jest u góry, dobra, widzę. Dobra, tu już są potwory wytrzymałe. Te łapy też są wytrzymałe. Żelki. Dobra, żelku, wal we mnie. Pięknie. Dawaj, skrzynkę, wszystko bierzemy. Oczywiście, że tak. To tylko trzeba przerzucić, żeby... To można trochę tak delikatnie oszukać, żeby wam nie ten... O! Nie niszczyło nic, ten młoteczek. To sobie tu wrzucamy. Dobra. Ty, no ja praktycznie na czysto idę na bossa. Nie wiem, czy jest sens ogólnie... robienia całego tego lochu. Idziemy od razu na bossa. I przełączam się na duży miecz. Zobaczymy, ile mu duży miecz zada. Bo jeżeli jeszcze tamten będzie mógł zadawać, jak to się mówi, ogłuszenie, no to chyba bardziej się opłaca ogłuszenie niż ten. Niż to, ale... O, dobra, zrobiłem się tak samo. Ale lipę dałem. Nie, ale dobra, to dużo bije. Tylko chciałbym się wycofać, żeby mieć więcej miejsca. Dobra, świetnie. Teraz hap nad tym. Jeszcze raz. Dawaj. O, no i oczywiście musiał mnie uderzyć. Dobra, to poty. Dobra, patrzymy tym. Ty, mogę ogłuszać bossa. Dobra, ej, bierzemy go małym mieczykiem, bo jest najlepszy. Patrz. Na trzeci atak ja go ogłuszam. Praktycznie on nic nie może zrobić. Co jest? Ej, patrz. Ja stoję, jeden klawisz naciskam. Ty, to trzeba było duży miecz brać tak. Ej, dobra, rozkręcił się. Jednak nie podziałało to aż tak dobrze. Ale i tak mu dużo życia zabrało. Dobra, dawaj potę. Dobra, rolując go, praktycznie porobię go. Jest git. Nie, no to za tym podejściem... Dobra, niech sobie już mnie bije. Patrz, ja praktycznie go niszczę w tym momencie. On teraz powinien tą łapą we mnie uderzyć. Tak, rzeczy spadną na dół. Ale mi zrobił arenkę teraz. Ujujujuj, ja nawet się nie zatrzymuję. Patrz, ja go porobię zaraz. No, wystrzel to. Dobra, przeskakuję nad tym. Kurwa, dwa razy muszę. Jeszcze raz, dzięki. O, już jesteś porobiony, kolego. Happy end, pierwszy boss! Wow, wow, wow! Ej, pięknie. Ja dostałem jakiś klucz. I kryształ. Pewnie jakiś zasilający. Dobra, a coś się stanie? Zajebista skrzynka u góry jest. Dobra, ja ją chcę wziąć. Ty, czy ja będę mógł powtarzać tego bossa, żeby wyciągać sobie z niego lepszy ekwipunek? To jest pytanie. To jest w lepszej skrzynce. Wow! Historia golemów, tom drugi. Dobra, my mieliśmy zawsze tom trzeci. Kryształ energetyczny króla. Uuu, to musi być też sporo warte. Kolejne książki. Notatki o królu golemów. To zajebiście będzie pewnie coś warte. Plany golema 2. Historia golemów 3. Ty, i pierścień kolejny mamy. Pierścień zwiększający poziom zdrowia właściciela, jednocześnie zwiększający jego wagę. O, ciężar golema, ty, no to to jest ciekawe. Nie wiem, czy bym chciał go zakładać. Ja go sobie założę pewnie do następnego rana. By go przetestować tylko. Jak coś, to go zdejmiemy i po prostu go sprzedamy w lombardzie. Ty, a ile one są w ogóle warte, te pierścienie? Ty, one są... Nie na sprzedaż? O, ale ja bym spróbował to, kurwa, sprzedać. Oto zamiast tego gluta... I książeczkę tą pierwszy też bierzemy. Pięknie. Ludzie, ja się tak w tym momencie obłowiłem. Jeszcze mi się portal pojawi. Pięknie. Idziemy do portalu. Jestem ciekawy, czy mnie zrespi koło domku, czy będę koło tego. Koło... Mów mi. Koło tych drzwi. Tego jestem ciekaw. Tak, jestem koło drzwi i pierwszy klucz otwiera nam. Ha! Pierwszą zakładkę. Pierwszą zapadnie, przepraszam. No i pięknie, wróciłem do domu. Jeszcze ze starym pogadamy na koniec. Tylko szkoda tego pierścienia, że taki poleciał. To byłeś ty, prawda, Will? To ty pokonałeś króla golemów? No to ja pokonałem. Jarzech sam zrobił. Chłopcze, niepotrzebnie narażałeś się na niebezpieczeństwo. Zamek w drzwiach się otworzył? Może pyta, na coś wpadł? Tak czy inaczej, zostaw to. Nie chcesz ginąć za te drzwi. Pyta nie słuchał naszych przestrów. No i cóż, przez te twoje bohaterskie wyczyny miasto postanowiło otworzić leśny loch. Jest! Ale skoro król golemów nie żyje, skup się na Moonlighterze.
Weź sprawy w swoje ręce i rozbuduj sklep. Ty, ja w ogóle nie wiem, czy ja nie zrushowałem trochę rozbudowy sklepu. Na rynku powinieneś znaleźć pracowników? Jakiś dziwny podróżnik również otworzył sklep w mieście. Tworzy dziwaczne ozdoby i takie tam. Ej, będę mógł u niego amulety wykupić? Po rozbudowie mógłbyś kupić u niego jakieś dekoracje. Kurwa, analfabeto, czytaj poprawnie. I jeszcze jedno. Andrzej z kuźni Wulkan tworzy ekwipunek. Ty, no przecież ja kupowałem u niego ekwipunek. Przewiduje napływ materiałów z leśnego lochu. Twoje czyny sprawiają, że ludzie stają się coraz bardziej zuchwali. No idź, zobacz co ma na składzie. Nie chcę cię mieć na sumieniu. Dobra, spoko, nie miej mnie na sumieniu. Czyli co? Ja praktycznie mogłem zrobić wcześniej jeszcze ten loch? Czy ja jestem taką lamą, że rzeczywiście, dobra, otworzyli nam nowy loch? Ale to zrobimy w drugim odcinku. Ja jeszcze sobie tylko zobaczę, czy rzeczywiście tu się coś zmieniło. Chcesz ulepszyć swój ekwipunek? Nie, no coś się nie zmieniło praktycznie. Będziemy mogli wszystkie rzeczy robić. Ty, to jest fajne też. Można by było kiedyś sobie pod rękawice spróbować pójść też. No i te łuki, nie? Może gierkę spróbować kiedyś łukiem zrobić. To w mieście możemy kupić? A, jest. Domokrążca i nole sprzedawca był. Dobra, no to w tym odcinku to wszystko. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych Moonlighterach, gdzie będziemy już eksplorować kolejny loch. Fajnie, że byliście. Jeżeli się podobało, like, komentarz, subskrypcja. No i na razie. Pow!